Wystawa Pytając o drogę jest kolejną wystawą, można powiedzieć, z cyklu Darowany czas, darowane miejsce, opowiadające o historii współczesnych artystów i Kalwarii Zebrzydowskiej. To już dość długa historia, kilkanaście lat. Zaczęło się to wszystko od lokalnego pleneru, później zaczęli się pojawiać artyści z dalszych stron i przekształciło się to ostatecznie w sesję tematyczną, gdzie artyści z całego kraju zastanawiali się nad swoją sytuacją artystów w dniu dzisiejszym, nad tożsamością sztuki, w tym zmieniającym się czasie, ale też pojawiły się wątki osobiste, nieuniknione w Kalwarii Zebrzydowskiej, sprawy refleksji metafizycznej, religii, wiary, pytań stawianych sobie, przed którymi nie da się uciec. Kalwaria jest takim miejscem, które z jednej strony kusi historią 400 lat, bardzo efektowną architekturą, wplecioną w wszechobecną przyrodę, a z drugiej strony faktycznie, jak kogoś uchwyci, to już potem trudno się z tych pytań trudnych i refleksji wyzwolić. Większość z nas chłonęła Kalwarię, bardziej patrząc na jej historię, robiąc dokumentację, a dalszy proces dział się już w domu. Wątkiem, który jak gdyby wplata się tutaj i bardzo jest ważny, to sprawa współczesnej relacji sztuki i sakrum. Popularne, czy jak gdyby powszechna jest opinia, że dzisiaj praktycznie artyści odchodzą od tego tematu, a jeżeli już wracają do sztuki sakralnej, to na zasadzie buntu, krytyki, jakiejś satyry, żartów. Okazuje się, że sztuka afirmatywna, sztuka jakby pozytywnie podchodząca do sprawy religii jest niemożliwa. To już nie te czasy, że to już tak się nie da. Okazuje się, że jednak tak nie jest i że ci wszyscy artyści, którzy przewinęli się, większa część, oczywiście nie wszyscy, którzy przewinęli się przez Kalwarię, przyjechali tam dla własnych potrzeb, a pojawiły się tam bardzo znane nazwiska klasyków sztuki współczesnej polskiej. Cała plejada artystów, wydawałoby się nie za bardzo pasujących do tego miejsca, którzy tutaj przychodzili i cieszyli się właśnie tą sytuacją, którą tam zostali. A nam udało się dzięki Kalwarii zorganizować kilkadziesiąt chyba wystaw poruszających tą tematykę, pokazujących prace bardziej tradycyjne, pejzażowe, jakieś symboliczne, ekspresyjne, czy bardziej koncepcyjne, czy nawet konceptualne. Jest to rzadka okazja, żeby wejść w ten temat, żeby zobaczyć, jak sobie sztuki plastyczne radzą z tą tematyką i w sumie takie było założenie i takie oczekiwania były wobec samej Kalwarii i wobec tych wystaw, żeby szukać języka do określania, do mówienia o sztuce sakralnej, o sprawach wiary, o pytaniach takich poważnych, ostatecznych. Fakt, że udało się poważnie wejść na ten obszar, jest dużym, ważnym momentem całego cyklu wystaw.